masakra, chyba nic mądrzejszego póki co na tej zasiadce nie mogłem zrobić, jak najpierw rozłożyć sobie namiot. No, tym razem pogoda mnie nie oszukała. Pokazywali, że ma od 12 lat. Ale jak zawsze łudziłem się, że no, że się pomylą. No ale nic. Na głowę nam się nie leje. Przeczekamy to. Na spokojnie zrobię zestawy. Na ostatniej zasiadce znów miałem dosyć płytko pozapinane ryby. No jak dla mnie za płytko. Nawet w przypadku mojego ulubionego blowback riga ryba była znów zapięta za sam koniuszek pyska. Nie wiem, czy tak chimerycznie przy niskim ciśnieniu pobierały przynęty, czy to właśnie kwestia za krótkiego przyponu. Nie wiem. Postanowiłem zmontować tym razem troszkę dłuższe zestawy. No i zobaczymy, no, oby brało coś i obyśmy mogli to zweryfikować. A tymczasem wiążemy na spokojnie i czekamy, aż ta ulewa pozwoli mi chociaż wyjść z namiotu, wywieźć zestawy. Jest ok, luks, pogoda. Co tam? Trochę kropi. Uwielbiam ten moment niepewności, takiej zadumy, gdy zakładamy kulkę na włos i roi się odsetek myśli, jaka ryba zaschnie naszą przynętę, z jaką rybą spotkamy się na brzegu, czy w ogóle się spotkamy. To chyba jedna z piękniejszych rzeczy w tym sporcie, która jeszcze nam została, taka nie do końca odkryta, że nigdy nie wiemy, z jakim karpiem się spotkamy. Może to być mała zarybieniówka, może to być nasz rekord życiowy. Pomału wygląda, jakby przestawało padać. Nic, poczekamy jeszcze chwilę. Pora wywieźć zestawy. Na brzegu nic nie złapiemy. Cały dzień lało. Odpuściłem sobie nagrywanie. Ale właśnie przed chwilą wyciągnęła mnie ta rybka ze śpiwora. Pięknie, piękny, pełne łuski, nie spodziewałem się. Zaraz wam go pokażę na macie. Po całym dniu koczowania w namiocie przez okropną ulewę mamy pięknego nocnego pełnołuskiego. Mój pierwszy jesienny karpik.
piękne, pełnołuskie złoto. Jesienne złoto. Warto było chwilę dzisiaj porozmyślać nad przyponami. Rybka była pięknie zapięta. Takie coś bardzo cieszy, że poślęczymy nad przyponem, pomyślimy i przynosi te efekty. Piękny pełnołuski. Dobra, wracaj kolego do wody. Po kolejne, jeszcze większe, jesienne konie. Pięknie, oby tak dalej. Siemanko, witajcie po nocce. Mam dla was niedużą rybkę do pokazania. Ale wyciągnąłem je ze śpiwora. Takie pobudki to ja lubię. Nieduża rybka. Ale fajnie, coś się dzieje. Są i te duże, i te małe. W końcu przestało trochę padać. Jestem mega zadowolony, że przerobione przypony robią dobrą robotę. Później po kawce albo przy którejś wywózce pokażę wam, jakie wprowadziłem zmiany, jakie haki. No i jest pięknie, piękna rybka. Pięknie zapięta. Lecimy dalej, wypuszczamy malucha. No i dobra, kawa wypita, śniadanko zjedzone. No słuchajcie, jak na pierwszą nockę całkiem nieźle. Łącznie mam 4 rybki. Jedną w nocy tego pełnołuskiego największego wam pokazałem. Druga w nocy kolejna to był leszcz.
Taki dosyć ładny. No i wpadł jeszcze jeden mały pełnołuski, tak w granicach 4-5 kilo. To nawet nie wyciągałem w nocy kamery. Wypuściłem go od razu. No i poranny karp jakoś. Trochę po 6 mnie obudził. No póki co jestem mega zadowolony. Mam 4 brania i 4 ryby. Ładnie pozapinane. Także coś w tych zestawach, w tym zapinaniu się zmieniło. Pokażę wam, o których mówiłem przy ponach, przy ostatniej rybie. Może nie tyle co przy ponach, ale samych hakach. To była dziwna sytuacja, bo w tamtym sezonie dostałem od znajomego jeden haczyk Carp Spirit. I z tym jednym haczykiem jakoś od września do końca roku, do końca moich zasiadek, cały czas ten hak miałem na jednym zestawie i cały czas robił mi brania, cały czas miałem ładnie pozapinane ryby. W tym sezonie kupiłem paczkę tych haków, tylko rozmiar mniejsze, bo jednak osobiście nie lubię łapać na takie duże haki. To jest ten cały Carp Spirit, o którym wspominam, ten, który dawał mi sporo spinek. Dlaczego nagle on zaczął się sprawdzać? Co zmieniłem? Podziękowałem tej śrucinie. To pierwsze. Nie wiem, tak zacząłem sięgać pamięcią, odkąd zacząłem stosować te śruciny, że naprawdę te ryby są dziwne pozapinane. Gdzieś w kącikach wargi, gdzieś za sam koniuszek wargi. No cały czas coś było nie tak, cały czas coś kombinowałem. No i co się okazuje? No, wygląda na to, że po prostu te śrucinki dociążające kupiłem i stosuję za duże, za ciężkie. Jak się nie mylę, kupiłem dwa rozmiary. Rozmiar Swan, to jest chyba największy, i SA, to jest zaraz po. One mają ponad 1 gram. No i co? Miały mi pomagać w zacięciu ryby, no a wygląda na to, że przeszkadzają. No, od początku sezonu ten hak mnie zawodził. Absolutnie ryby mi się nie zapinały na to, albo w trakcie holu spinały. I co zmieniłem? Dwa zestawy mam w wodzie. To wam nie pokażę, ale zamiast tej śruciny dałem naprawdę malutką kuleczkę pasty wolframowej. Malutka kuleczka. Przypony przewiązałem, zrobiłem troszeczkę dłuższe, te 5 cm wydłużyłem. No i zmieniło się, te ryby są dużo bardziej, dużo głębiej i dużo ładniej pozapinane. Także no, póki co wszystko wskazuje na to, że te wszystkie porażki to była moja wina, moja głupota, za duży ciężarek. Możecie dać znać w komentarzach, czy stosujecie mniejsze, czy w ogóle nie stosujecie. No ja mam te największe rozmiary i do pop-upów, do Roni Riga może być, myślę, jak najbardziej, ale chyba jako śrucinka pozycjonująca hak przy pobieraniu, no chyba dałem ciała. Tak to jest, jak się na siłę kombinuje, zmienia. Ale człowiek uczy się całe życie. A i tak głupi się rodzimy i głupi umieramy. Ale niestety ja tak mam. Lubię to, lubię zmieniać, lubię kombinować. Kręci mnie to, nic się nie dzieje nad wodą. Ślęczę nad tymi zestawami, gapię się w tą wodę, obserwuję cokolwiek. Nic się nie dzieje, dzień drugi. No i nagle bach, zmieniam zestaw, zakładam Roni Riga, jakiś popek. Gdzieś tam szukam w zielsku, leci czodrik. No i nagle ta wędka robi branie. I to jest największa satysfakcja. To jest... No takie ryby najbardziej cieszą. Te takie wyszukane, te wymęczone wręcz. No niestety nie zawsze kombinowanie przynosi takie efekty, jakbyśmy chcieli. Ale cały czas się uczymy. Ja też.
No i oby było tylko lepiej. Okej, pora. Przewieźć jedną wędkę, zmienić miejsce. Od wczoraj prawy kij nie dał mi żadnej przyzwoitej ryby. To jest ta wędka, na której uwiesił się leszcz. I mały pełnołuski. Troszeczkę popływałem, posądowałem. Znalazłem najgłębsze miejsce, taki jakby rów oddzielający drugi brzeg od wyspy. No i postaram się położyć zestaw idealnie w tym rowie. W nadziei, że ryby przepływają tu do zatoki właśnie tym rowem. Zobaczymy. Montujemy zestaw i wywozimy. Ok, zakładamy kuleczkę. Pokażę wam, ile zakładam tej pasty wolframowej. Zobaczcie, dosłownie taki kawałeczek. I tak wygląda zestaw. Ok, na zestaw sypię taką mieszankę, trochę kulek, trochę pokruszonych kulek, konopia, kukurydza, orzech. I standardowo po wywózce jeszcze z 15-20 kulek dookoła. No i trzymać kciuki. Gdzie pier... O, czekaj. Na to czekałem. Dobra, masz rozgłos.
tam. Pięknie. No siemanko, znów widzimy się przy macie. Piękną popołudniową ciszę przerwał nam narwany koleżka, ładny, gruby, pełnołuski. No najmniej obstawiana przeze mnie miejscówka najbardziej się odpaliła. Drugi ładny, pełny łuski z tego samego miejsca. Piękny, długi, smukły. Duży ogon. Piękny. Kuleczki ewidentnie smakują rybom. Sukcesywnie odwiedzają tą samą miejscówkę. Pięknie, jestem mega zadowolony. Już nie mogę się doczekać, co noc przyniesie. Ok, jeszcze kilka fotek i wypuszczamy naszego grubaska. Piękny, złoty. No i ostatni raz słyszymy dźwięk sygnalizatora na tej zasiadce. Niestety zmiana pogody zrobiła swoje. No nie każda zasiadka musi kończyć się happy endem. Zestawy jak zawsze do końca w wodzie. No niestety rybki omijają mnie dzisiaj szerokim łukiem. Nie załamujemy rąk. Wkrótce następna zasiadka. A tymczasem pora wracać do domu. Trzymajcie się i do następnego.